Nasz kraj ma obecnie ważniejsze sprawy do rozwiązania. Po co mamy zajmować się upamiętnianiem jakichś harcerzyków, którzy zapomnieli, że się wojna skończyła? Siedzieli w lesie, bo chcieli. Pochowani w ciemnych grobach, jeśli zapomnimy o was, to niech Bóg zapomni o nas. Tu gdzie krew, łzy, ramy przepustką do chwały, śmierci szep, sny, które w nocy z krzykiem rwały. Żołnierze niezłomni, pochowani w ciemnych grobach, jeśli zapomnimy o was, to niech Bóg zapomni o nas. Tu gdzie krew, łzy, ramy przepustką do chwały, śmierci szep, sny, które w nocy z krzykiem rwały. Żołnierze niezłomni, pochowani w ciemnych grobach, jeśli zapomnimy o was, to niech Bóg zapomni o nas. Następnym bohaterem przedwojennej dwójki jest Andrzej Kiszka, pseudonim Dom Pleszczyna-Bogucki. Urodził się w Maziarni w 1921 roku. Jego rodzice mieli tu gospodarstwo rolne, w którym pracował jako młody chłopiec. W 1941 roku Kiszka zaciągnął się najpierw do batalionów chłopskich, a później do Armii Krajowej. W tym czasie dostarczał żywność, broń do partyzanckiego oddziału majora Franciszka Przysiężniaka. Po wielkich pacyfikacjach Lasów Janowskich przez Niemców wstąpił do oddziału. W lipcu 1944 roku Armia Radziecka zajęła Lubelszczyznę. Andrzej Kiszka ujawnił się na polecenie szefa miejscowej placówki Armii Krajowej. Wstąpił do milicji. W listopadzie 1944 roku dowiedział się, że do leśnych wiosek ma przybyć ekspedycja NKWD, aby aresztować AK-owców oraz wrogów władzy ludowej. Zawiadomił komendanta placówki oraz zagrożonych aresztowaniem i wraz z dwoma kolegami z oddziału ojca Jana zdezerterował z posterunku MO, zabierając ręczny karabin maszynowy. Wieczorem przyjechało NKWD i aresztowało ludzi. Posługując się gotowymi listami, wywieziono wszystkich na Syberię. Od tej pory Kiszka zaczął się ukrywać. Od 1945 roku przyłączył się do oddziału Józefa Zadzierskiego, pseudonim Wołyniak, w którym zastępcą dowódcy był jego znajomy z sąsiedniej wioski Adam Kusz, Garbaty. Gdy w kwietniu 1947 roku ogłoszono amnestię, Kiszka znowu ujawnił się. Jednak po kilku miesiącach zaczęło interesować się nim UB. Od tej pory zawsze miał przy sobie granat i dwa pistolety. Przestał nocować w domu, nie wytrzymał presji i znów wrócił do lasu, do oddziału Kusza. Oddział liczył od 7 do 12 osób. Działał głównie
na terenie Lasów Janowskich, gdzie miał swoje kryjówki i bunkry. Grupa była dobrze uzbrojona. Wszyscy mieli ręczne karabiny maszynowe. Jej członkowie nastawieni byli na przetrwanie, ale udało im się przeprowadzić kilka akcji dywersykcyjnych, takich jak wysadzanie budynku przeznaczonego na posterunek MO. W czerwcu 1950 roku oddział przeprowadził chyba ostatnią akcję bojową na gminną spółdzielnię, zdobytą żywność i pieniądze. W tym samym roku Urzędowi Bezpieczeństwa udało się do oddziału wprowadzić swoich agentów, którzy mieli załatwić partyzantom wyjazd na zachód. Agenci zaproponowali, aby oddział Kusza przejął ochronę nad radiostacją. Kusz zgodził się, do obozu przywieziono dwóch radiotelegrafistów oraz radiostację, dla której zbudowano specjalny bunkier. Dzięki radiostacji UB namierzyła miejsce pobytu oddziału. Ludzie Kosza zostali otoczeni w lesie w pobliżu miejscowości Szklarnia. Kiszka cudem wyszedł z obławy żywy. Razem z czterema innymi kolegami zimą z 1951 roku na 1952 rok przesiedział w bunkrze w Lasach Janowskich. Od tej pory prześladowania jeszcze bardziej się nasiliły. Tak oto wspomina ten okres Andrzej Kiszka. Wszędzie byli kapusie, po wsiach pozakładano ormo. Prześladowali moją rodzinę. Brata Józefa trzykrotnie aresztowano, bili jego i drugiego brata Jana. Ojciec zmarł od pobicia. Przyjeżdżało KBW i UB, robili rewizje, zrywali podłogi, rozbierali piece, niszczyli meble. Brat Józef nie wytrzymał tego i uciekł pod Szczecin. Mnie groziła kara śmierci. W październiku 1952 roku KBW przyjechało do Maziarni, do brata, obstawili domy sąsiadów, nikt nie mógł wejść. Rodzinę brata z dziećmi zamknęli w stajni. Przysłuchiwali ludzi całą noc. Rano pojechali. Po kilku dniach śnieg stopniał i bratowa któregoś dnia mówi, że dzieci ściągnął kabel, który idzie z naszego domu do domu sąsiada, jakieś 100 metrów dalej. Brat był wtedy w tartaku. Ludzie dali mu znać. Przyjechał, patrzy, jest kabel. Wychodził spod podłogi, a pod podłogą była aparatura podsłuchowa. Od razu zameldował na posterunku. Jeszcze tego samego dnia przyjechało UB z Biłgoraja, wygonili wszystkich z domu, zerwali podłogę, wyciągnęli aparaturę. Potem poszli na pastwisko i usłyszeliśmy wybuch. Jak wrócili, powiedzieli, dobrze, że znaleźliście. To były miny Andrzeja Kiszki. Mogliście wylecieć w powietrze. Rzucili granaty, żeby był huk, żeby nikt... Że niby wysadzili miny. Kabel był przyciągnięty do domu sąsiada. Sprysak się nazywał. U niego siedział ubowiec i podsłuchiwał, o czym u brata rozmawiano, bo myśleli, że się dowiedzą, gdzie się ukrywam. W 1953 roku Andrzej Kiszka postanowił ukryć się w lesie. Cytuję, bunkier zbudowałem w gęstym lesie między Hutą Krzeszowską a wioską Ciosmy, na małym wzgórzu porośniętym sosnami i świerkami. Zrobiłem go przy pomocy dwóch pewnych ludzi. Oni już nie żyją. Jeden mieszkał koło Ciosmów i nazywał się Frączak Antoni, drugi Jan Bożyk z Huty Podgórnej. On potem dostarczał mi żywność do bunkra. Najpierw przygotowaliśmy materiał, bale świerkowe, papę. W nocy wykopaliśmy dół. Powała została zrobiona z bali. Na nie położona papa, żeby nie przemakało. Na bunkrze posadziłem świerki. Wchodziło się przez otwieraną od wewnątrz klapę, na której rósł mech, tak, że nic nie było widać. Do środka schodziło się po schodkach. W bunkrze można było stać. Miał z 2 metry wysokości. Z deszczułek zrobiłem 2 wywieczniki, na wywiew i nawiew, żeby przepływało świeże powietrze. Było więc czym oddychać i mogła się palić lampa naftowa. Wywieczniki były dobrze zamaskowane pod pniem drzewa. Nie było ich widać. W środku była studzienka z 1,5 metra głęboka, wykopana w ziemi, obłożona deszczułkami. Gromadziła się w niej woda, którą gotowałem. Miałem maszynkę spirytusową i zawsze zapas paliwa do niej. Miałem toaletę, to była beczułka żelazna z pokrywą. Opróżniałem ją, jak była odwilż.
Miałem łóżko do spania i pierzyny do przykrycia. Były półki na ścianach, wieszaki z rogów koziołków. Miałem zapasy jedzenia na zimę, ziemniaki, makaron, suchary. Mięso było z upolowanych koziołków. Dawałem je tym ludziom, co mi pomagali. Oni mięso ugotowali, zalali smalcem. Starczało na całą zimę. Jedzenie gotowałem 2 razy dziennie. Przez pierwszy miesiąc, jak mieszkałem w bunkrze, nie jadłem nic gotowanego i porobiły mi się wrzody na żołądku. Na zimę zamykałem się w bunkrze i z niego nie wychodziłem, żeby nie zostawiać śladów na śniegu. Mogłem wyjść tylko, kiedy padał śnieg i zaraz zasypał ślady. W bunkrze było ciepło. Całą zimę siedziałem w koszuli. Jedzenie i gazety dostarczał mi Jan Bożek. Jechał koniem do lasu, żeby ściąć drzewo. Specjalnie robił wtedy dużo śladów, kiedy niby szukał tego drzewa. Było umówione, że uderzy 3 razy siekierą w dużą sosnę, która rosła koło bunkra. Kiedy usłyszałem uderzenia, uchylałem pokrywę, a on podawał mi jedzenie, gazety. W ciosmach miałem 2 chłopaków, którzy też mi pomagali, ale oni nie wiedzieli, gdzie jest bunkier. Spotykałem się z nimi tylko latem. Powiedzieli mi kiedyś, że ze stodoły ormowca zabrali szafę, rozebrali ją, zanieśli do lasu i tam schowali. Zaproponowali, żebym ją wziął i obił deskami z szafy ściany w bunkrze. Tak zrobiłem i kiedy zapaliłem lampkę, nawet ładnie wyglądało. Miałem różne książki i stare czasopismo, bluszcz. Dużo czytałem. Miałem tylko 7 klas szkoły, więc byłem ciekawy świata i te książki były bardzo ciekawe, właśnie o całym świecie. Tak więc nie nudziłem się. Jednej zimy miałem też w bunkrze towarzyszkę. Obudziłem się i słyszę, że coś chrobocze. Patrzę, w słoju po smalcu siedzi mysz. Weszła wywiecznikiem i skusiła się na smalec. Trzymałem ją w tym słoju, karmiłem, dawałem pić. Miałem do kogo rozmawiać. Wiosną ją wypuściłem i już nie wróciła. Złapany przez milicję. Kiszka został pojmany 30 grudnia 1961 roku. Jak sam mówi, miejsce jego kryjówki zostało przez kogoś skazane. Zachowało się zdjęcie, które zrobił milicyjny fotograf przy pomocy lampy błyskowej. Widzimy na nim moment ujęcia Kiszki i wyprowadzenie go z bunkra. Tak o tym wspomina ukrywający się partyzant. Śniegu wtedy było nawalone z 0,5 metra. Słyszałem w bunkrze, jak nade mną chodzą. Potem jak odgarniają śnieg i rozbijają zmarzniętą ziemię. Szmatami umoczonymi w nafcie zatkałem 2 wywieczniki, żeby psy nie wyczuły i czekałem. Miałem pepeszę, pistolet wis i granaty. Niby mogłem się bronić, ale nie było żadnych szans. Kiedy otworzyli włas, wyszedłem i się poddałem. Od razu schwycili mnie za ręce i skuli. Zawieźli najpierw do Biłgoraja, tam spisali wszystko, co było w bunkrze i jeszcze tej samej nocy powieźli mnie do Lublina. Jeden z eskortujących go ubowców powiedział: Kiszka, nie bój się, teraz już nie biją i do Rosji nie pojedziesz. Śledztwo trwało 0,5 roku. Chodziło im o broń, mówi Kiszka. Pokaż, gdzie jest schowana broń, to będziesz traktowany jak polityczny, a jak nie, to jak zwykły bandyta. Odsiadka i dalsze życie. Andrzej Kiszka został osądzony i skazany na dożywocie, które zamieniono na 15 lat więzienia. Był więziony m.in. w Strzelcach Opolskich i Potulicach. Wyszedł za bramę zakładu karnego w Potulicach 3 sierpnia 1971 roku. Był więziony 9 lat i 7 miesięcy. Po krótkim pobycie w rodzinnej maziarni przeniósł się pod Szczecin i ożenił z wdową po bracie. Żył tam cicho i spokojnie do upadku PRL. W 1998 roku został częściowo zrehabilitowany przez Sąd Wojewódzki w Lublinie. Władze III Rzeczypospolitej uhonorowały Andrzeja Kiszkę Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego, Krzyżem Partyzanckim i Krzyżem Armii Krajowej. Prezydent Lech Kaczyński 1 sierpnia 2007 roku odznaczył Kiszkę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
W 2016 roku Andrzej Kiszka został pułkownik Andrzej Kiszka, pseudonim Dąb, Leszczyna, Bogucki. Zmarł 14 czerwca 2017 roku. Żołnierz Batalionu Chłopskich, żołnierz Armii Krajowej, żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej, żołnierz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Nasz bohater. Na Syberii wywozili masę chłopaków. Resztę poszło w las i walczyło. Innego wyjścia nie było. Albo życie, albo śmierć. Taki był żywot chłopaków. Nie było was. I nie ma was w wierszach zręcznych wierszokletów, co to potrafią, o potrafią, o każdej roślinie z taką czułością aż strach, tak, aż strach. Nie ma was, was nie ma, w snach zakochanych, w życiu, w ślicznych pokojach, w pięknych komnatach, szerokimi oknami, z wielkimi oknami. Nie z złymi widokami na świat, z pięknymi widokami na świat. Nie chcą o was słyszeć, nie chcą wiedzieć, bo przynosicie niepotrzebne pytanie, pytania niepotrzebne. Po co jest życie? Po co życie? Po co jest śmierć? Po co śmierć? Jaki sens? Wypędzeni jak żebracy, wypędzeni żebracy. Ze wszystkich domów, ulic, ogrodów, sadów, zakamarków i zamków dźwigniętych z ruin, dawno pogrzebani, pogrzebani dawno, niewygodni jak ciasne buty, obdarte pięty. Stoicie bosi bezradni, stoicie rozebrani, stoicie bosi obdarci z życia. I na progu czasów dziejów, dziejów historii, bardzo już swoją śmiercią zmęczeni, śmiercią udręczeni, bądźcie cierpliwi. Zrobimy dla was w końcu miejsce. Byliście cierpliwi. Zrobiliśmy wam miejsce, zasłużone miejsce. Już padło hasło. Hasło padło, tak już wolno, tak wolno już. A wy przynoście im kwiaty, przynoście kwiaty im, przynoście im zapach chwały, przynoście chwałę. Odszukujcie, a znajdziecie imiona, nazwiska. W dzisiejszym świecie sypiemy wam, tak wam. Wam do nóg kłosy pełnych słów, wdzięcznych słów. Chwała bohaterom Polski. Nie jesteś wyklętym, jesteś polskim żołnierzem. Nie jesteś wyklętym, jesteś polskim żołnierzem znów.